tobą to zawsze problemy, kurwa. Nie, no koło zapadło. No siemaneczko, z tej strony Robert, mam dzisiaj piątek, 13 listopada. Fakt, piątek, ale nic pechowego. Skończyliśmy robotę z oraniem, pomału biorę się za inne roboty. Ciągnik jest umyty, półkumyty, zakonserwowany, przygotowany już do kolejnego sezonu. I bierzemy się za kolejny temat, jakim jest przebudowa mojej starej obory. Już trochę materiału sobie ogarnąłem, cement przyjechał. Będę przerabiał oborę na jałówki, gdzie miałem kiedyś uwięźniową oborę. Chcę to zrobić po prostu na luz, na głębokie ściółce, żeby było wygodniej i bardziej komfortowo. Zaraz tam pójdziemy, to wam opiszę, pokażę, jak to wygląda, póki jeszcze nie rozebrałem wszystkiego doszczętnie, bo później nie będę miał punktu zaczepienia. Pług odstawiony, odkładnie zamalowane. Zostało mi farby z przyczepy. Zielonej farby, to tutaj ładnie z pistoleta, tak ją mocno rozcieńczyłem i pach, pach, przelecieliśmy to odkładnie, to zawsze trochę inaczej wygląda, bo pług praktycznie rok będzie stał, będzie użyty aż po żniwach, pod orki, pod zimowe zboża. Pakomaty, wały założone. Nie nagrałem nic wcześniej z roboty z wałami, a naprawdę robią bardzo fajną robotę. Idziemy tutaj sobie. Jane'ka gotowa, zaraz będziemy paszę robić. No i zachodzimy na moją obecną robotę. Przeróbka tej obory, jak widzicie, tak to wygląda. Tak to wygląda. Znaczy się, przed chwilą jeszcze wyglądało to trochę inaczej, bo kratownice były powstawiane, ale już zdążyłem to powycinać. No i ogarnąłem się w porę, poszedłem po kamerę, nagram, pokażę, jak to teraz wygląda, żeby później mieć do czego się odnieść, co zrobiłem i jak to wygląda w efekcie końcowym, no nie wiecie, o co chodzi. I tak, tu była obora na krowy, gdzie kiedyś były dojone krowy, tutaj z góry szła rura podwieszona, rura z powietrzem do dojarek, tu jeszcze było systemem bańkowym dojone. Tutaj w tym pomieszczeniu, właśnie tu są drzwi, było pomieszczenie, stał basen do jarki. Pomysł jest właśnie taki, żeby zrobić tutaj w końcu porządek, zrobić to na luz, bo tutaj jest naprawdę zimą dużo roboty. Co dzień trzeba jechać z obornikiem, systemem taczkowo-widłowym. Z reguły miałem tak zrobione, że na wieczór dościelałem, a na rano wszystko trzeba było wyautować. Przeważnie 8 taczek było. Takich już większych taczek, którą tam sam zbudowałem. No i trzeba było tutaj się męczyć. Nigdy tam o tym jakoś specjalnie nie mówiłem, ale skoro teraz jest taka robota, to wam tutaj wytłumaczę, o co chodzi. Tutaj z tej strony, na tej ścianie, te koryto zostanie. Tu zostanie po części gruzem zasypane. I tutaj zostanie trochę podsypka z gruzu zrobiona. Od tej ściany 1,80 m będzie korytarz paszowy. Tam, gdzie to okno, wlecą drzwi na 1,80 m. I wjazd będzie małą ładowarką na korytarz paszowy. Tutaj z tej strony, gdzie jest to okno, będą małe, wąskie drzwi, żeby po prostu wejść na ten korytarz od podwórka tego starego. Tutaj będzie kojec, zrobiony kojec. Te kanały będą zalane. Te koryto będzie usunięte aż tutaj do ściany. Tutaj, gdzie to okno i tak na połowę tych drzwi, bo tutaj mam główny nośny belek i muszę zrobić słup w tym momencie, żeby go czymś podeprzeć. Zalejemy tutaj słup.
Tu zostanie domurowana ta część i drzwi będą od tego słupa praktycznie do tej ściany. Tu wychodzi jakieś 2,80, ale chyba jakieś 2,5 metra zrobimy drzwi, bo to i tak będzie wyjeżdżane z obornikiem bobcatem. No i taki jest wstępnie plan na zagospodarowanie tego terenu. Tutaj jeszcze są schody na górę. Tu się wchodzi, ścieli się tam na przybudówce tym mniejszym cielakom. No i te schody stąd wylecą, bo tutaj będzie klatka, tych drzwi tutaj nie będzie, będzie to zamurowane. I te schody prawdopodobnie będą tam w tym pomieszczeniu obok, gdzie kiedyś był basen. Albo zrobimy te schody na korytarzu tutaj paszowym przy końcu przed drzwiami. Wejście tutaj się wytnie. No i tak to będzie pokrótce wyglądać. Czekajcie, bo tu zacząłem z tym korytem, ale tak nieprecyzyjnie się wyraziłem. Ta wysokość tutaj od ściany, tu zostanie ta część. Te koryto też zostanie, bo ono zostanie zalane nowym betonem, który będzie stołem paszowym jednocześnie. I tutaj będziemy mieli skok ze stołu paszowego. Tutaj będzie jakieś 55 cm bodajże. Tak na oko teraz wam mówię, ale później podam dokładne wymiary, jak już będę bardziej z tym remontem. Dzisiaj wziąłem się za rozjebanie tego jednym słowem, bo muszę tutaj rozebrać. Wybieram tu jeszcze cegły z takiej przybudoweczki małej. Wybieram cegły, bo tam na pewno się jeszcze przyda gdzieś cegłę wsadzić trzeba będzie w ubytki ściany. Jak już powiedziałem, te koryto idzie do autu. No i tyle na ten stan. Tak to wygląda. No i tak, wychodzimy stąd. Tutaj leżą kratownice, które wyciąłem właśnie z tamtego pomieszczenia, z koryt. O. Odjeżdżamy drzwiami i zrobimy coś w podobie tutaj tej przybudówki, gdzie mam na małe byczki. Tylko tam zasada na stół paszowy będzie trochę inna niż tu, bo tu mamy od dołu podnoszoną szynę. Ale są małe cielaki, także obornika praktycznie nastoją równo z murkiem, a tej szyny i tak nie podnosimy, radzą sobie bez problemu, ale jest możliwością unoszenia jej do góry. Tam będą skośne szczeble po prostu, co jakieś tam 30-40 cm. To trzeba jeszcze dokładnie obczaić, jak to tam powinno być. No i tak to wygląda, tu jest ta dziura do zrzucania słomy, tam wchodzimy właśnie tymi schodami, co wcześniej wam mówiłem. I tam się trochę z kulki wyrzuca tutaj. Teraz są one małe, to trzeba jeszcze wejść, trochę im rozścielić zawsze. Zresztą one tutaj nie stoją długo, bo te będą tylko stały do nowego roku i przejdą dalej na pomieszczenie. Drzwi robiłem sam, no i chyba tam będę robił sam, choć się czaiłem na gotowca z bramy garażowej. Dwuskrzydłowej, roztwieranej na boki, plus jeszcze okna jakieś w tym. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo patrzę, że w cenie jednej bramy zrobię dwie pary drzwi samemu, więc zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Teraz tutaj skoczymy do byków dużych. Dobry, co tam słychać u was? O, latacie sobie, śmigacie. Zaraz zapalę światło. No, byczki sobie rosną fajnie, no nie? Byczki do lutego stoją tutaj. No i na mięcho jadą, no nie? No nie, Bysiunie? 10 byków z tej strony, 10 byków z tej strony, 10 byków tamtych malutkich. No i tam w oborze, gdzie mam krowy, w stodole mam przerobiony jeszcze kojec i tam trzymam kolejne 10 byków takich całkiem malutkich, na mleku jeszcze. Nie wiem, jak z tą zimą będzie, ale jałówki, nie wiem, czy będzie widać tam daleko na górce. Czekają już jałówki. No i chodzi te bydło u mnie tak do pierwszego takiego śniegu. Krowy też jeszcze wychodzą na dzień i na noc. No i tak tu idzie robota. Tutaj, gdzie jest taka zabudówka, bo tam jest świniarnik jeszcze. Też nieużywany i też jest plan, żeby go na cielętnik przerobić. Ale to już w kolejnym roku. Tutaj zostanie taka jutka zautowana. Na to miejsce podlejemy stopę betonową, na którą pójdzie poidło. Takie jak jest u byków. No i tak to pokrótce wygląda. Także trzymajcie się, do następnego.